Radio Sudety 24. Gramy nowości i wielkie przeboje. A my, proszę Państwa, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, już teraz połączymy się ze Zbigniewem Rodakiem z IBIM, który spełnia swoje ultra wyzwanie, który jest na trasie ponad 440 km i 15 366 metrów przewyższeń. To wszystko na własnych nogach, to wszystko w mega krótkim czasie. I proszę Państwa, łączymy się już teraz. Halo, halo, Zbyszku, dzień dobry. A, dzień dobry, witam. Dzień dobry, Zbyszku, zastanawiam się, czy ci troszeczkę nie przeszkadzamy, bo wczoraj twój kolega właśnie między innymi... jestem na punkcie na moim saporcie, także akurat żeśmy się wstrzelili, że tak powiem. Zbyszku, 30 kwietnia wyruszyłeś w swoją podróż, 440 kilometrów i jesteś prawie przed metą. Dzisiaj chcesz dotrzeć do mety. No, zostało mi 50 parę kilometrów, że tak powiem, do celu. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia, ale też zapytać o twoje wrażenia. Wczoraj twój kolega między innymi opowiadał nam o tym, jak to wszystko wygląda, że to jest duże wyzwanie logistyczne. Przede wszystkim mało sypiasz, bardzo mało jesz, bardzo mało pijesz, a niestety bardzo dużo energii potrzebujesz do tego, żeby pokonać ten dystans. I jak wygląda ten twój dzień czy noc biegowa? Biegniesz w dzień, w nocy? Jak to wygląda? No, z reguły to jest tak, że wybiegamy około 6 rano, praktycznie od punktu do punktu, które gdzieś tam mamy wyznaczone w jakichś konkretnych miejscach, o 10-15 kilometrów, wpadamy na punkt, szybkie ogarnianie się, tak zwany serwis, czyli gdzieś tam, jeżeli stópki się popsują, to je naprawiamy, jakieś jedzenie, wcześniej się gdzieś tam zwalniamy, to byśmy chcieli szybkie picie, no i lecimy dalej. No i no tak to wygląda, po 4 godzin. Teraz nam się udało, 4 z małym groszem staliśmy o 5:30, o 6:00 już na trasie. Zibi, słyszeliśmy, że różne warunki spotkały cię podczas biegu, bo był i tak zwany ostry śnieg, właściwie taka warstwa lodu po kolana, była śnieżyca, były minusowe temperatury, było też uporczywe słońce i były też niesamowite ulewy, a ty pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała jak na tę porę roku, to jednak pokonywałeś to wszystko bez problemu i zgodnie z tym czasem, który sobie założyłeś. Co było dla ciebie najtrudniejszym wyzwaniem, jak do tej pory? Najtrudniejszym wyzwaniem to było zbieganie dosłownie u nas blisko, z Wielkiej Sowy, po prostu w ulewie, gdzie temperatura była z 0 minus 1, a szlak, którym biegliśmy, momentem po kolana wody, także była tragedia. To najbardziej gdzieś tak mnie dobiło. Zbyszku, co z butami? Bo słyszeliśmy, że to jest kilka par butów, które są systematycznie zmieniane. One są tak jakby dopasowywane do tej nawierzchni, po której biegniesz. Jak wygląda ten twój serwis już w trakcie tego dnia biegowego? No, chłopaki z naszej grupy biegowej Bez Granic tutaj dbają o mnie naprawdę niesamowicie. Podsuszają mi te buty, kilka par na okrętkę, skarpetki tak samo. Także no, był taki dzień, gdzie biegliśmy drugiego dnia u nas po rugawach. Buty, skarpetki na okrętkę szło w zmianę, bo tak zwane kalafiory na stopach to już później jest problem, to cokolwiek z tym zrobić. Kalafiory na stopach, proszę Państwa. No właśnie, a rzecz jest też bardzo ważna, że towarzyszą ci bliscy i przyjaciele z grupy biegowej Bez Granic, którzy z tobą pokonują każdy etap, oni się zmieniają, są też z tobą w tym tak zwanym supportowym busie. Myślę, że na przyjaciół zawsze można liczyć. No, dokładnie. Są to osoby po prostu wręcz niezastąpione, którym nie trzeba mówić, co mają robić. Wszystko ogarnięte na czas, wszystko tak, jak ma być. No, bez cud po prostu. Biega się, że tak powiem, na busa i temat jest wiadomy, nie? Zbyszku, zapytam, chociaż może jeszcze nie powinienem o to pytać przed dotarciem do mety, co będzie dalej w twoim planie? Bo ja mam takie wrażenie, że to nie jest twoje ostatnie słowo, te 440 kilometrów. Nie no, następny plan to będę uczył się grać w szachy i chyba kończę z bieganiem. Nie, taki żarcik, przerywnik. Tutaj starszy kolega Wyszek Faruk wymyślił, że chce w Bieszczadach trochę pobiegać. Nie wiem, czy żartuje, czy naprawdę do tej komandy chce biec. No, zobaczymy. Zbyszku, w takim razie życzymy dzisiaj, żebyś dotarł cały i zdrowy do mety w Prudniku po całym dystansie. No i mam nadzieję, że również niebawem zaszczycisz nas swoją obecnością i opowiesz o swoich wrażeniach w radiowym studio. Możemy liczyć na twoją wizytę?
A bardzo chętnie. To będzie nam bardzo miło. Czego życzyć w takim razie prawie w ostatniej prostej, na ostatniej prostej do mety? Czego się życzy właśnie takim ludziom jak ty, którzy przełamują pewne bariery i pokonują ultra wyzwania? No już tutaj na koniec to chyba mocnej głowy i żeby w końcu przestało padać, bo znowu pada. Mocnej głowy życzymy powodzenia i szczęścia i do miłego do zobaczenia. A naszym gościem był Zbigniew Rodak, strzegomianin, który spełnia swoje ultra wyzwanie 440 kilometrów, ponad 440 kilometrów i 15 366 metrów przewyższeń przemierza na własnych nogach. Zibi, bardzo ci dziękujemy i do miłego do usłyszenia. Pozdrawiamy gorąco. Do usłyszenia wzajemnie.